Cześć, witajcie, z tej strony Kusiek, witajcie w kolejnym odcinku Cities Skylines. Słuchajcie, miało odcinka nie być, ponieważ ja już sobie grałem w Cities Skylines z dodatkiem Snowfall i powiem wam szczerze, kurczę, dodatek mnie nie urzekł i tak wróciłem do tej wersji, którą miałem, żeby po prostu wszystkie mody działały i obawiam się, że nawet po premierze będę się wstrzymywał, ile się tylko da, żeby tej gry jednak nie aktualizować, nie wprowadzać jeszcze tego Snowfall. Przynajmniej do czasu, aż nie będą wszystkie mody działać. Z uwagi na to, że powiem wam, że to nie wprowadza to jakiegoś takiego wow do gry. Ten śnieg oczywiście na takiej mapie, tak jak tutaj mam, nie pada. Nie wygląda też jakoś super ekstra mega śnieże, żeby się po prostu chciało mieć to już na mapie. Deszcz oczywiście, tutaj mamy w tym miejscu pod prądem i wodą mamy jeszcze ikonkę odnośnie temperatury. Dodatkowo tutaj w tych wodociągach robią nam się takie, powiedzmy, podkategorie. Mamy standardową, mamy oczywiście podkategorię z modów oraz dodatkowo energetykę taką cieplną, gdzie... Czekajcie, muszę sobie sprawdzić, bo... Okej, okay, zaraz zobaczymy. Gdzie tak naprawdę troszczymy się o ogrzewanie dla naszych mieszkańców. Czy jest to w sumie tak bardzo potrzebne? Na razie się wstrzymuję. Słuchajcie, dzisiaj wpadłem na jakiś taki inny genialny pomysł, że w sumie całkowicie stąd odejść, odsunąć się i chciałbym ogólnie przejść tutaj. Tu, gdzie to gówno wypływa. To gówno będę chciał zamienić oczywiście na jakieś takie bardziej czystsze gówno. Czyli coś, nie coś tutaj ogarniemy, ale to w międzyczasie. Słuchajcie, pierwszy pasuje mi uzyskać troszeczkę więcej mieszkańców, żeby sobie odblokować autostrady, słuchajcie. Potrzebuję 2800 mieszkańców. No trochę jest, no ale cóż, jakoś sobie damy radę. W sumie w tą stronę byśmy tutaj mogli się obyć troszeczkę. I słuchajcie, wpadłem też na taki fajny pomysł, żeby, może nawet tutaj gdzieś, w tym rejonie, zrobimy sobie taki kampus, kompleks szkolny, gdzie będą wszystkie szkoły. Będzie to uniwersytet, będzie szkoła średnia i będzie to oczywiście szkoła podstawowa, gdzie będą chodzić małe dzieciaczki i wpierdzielać wszystkie żarcie ze stołówki. Także ta szkoła to oczywiście zostanie przeniesiona, ale to jeszcze za chwil parę. Aha, tutaj w sumie to osiedle możemy wykończyć, tak czy siak, bo ono tutaj będzie mogło być, więc niech sobie będzie. Dobra, tych, okej. Okay. To jeszcze troszeczkę będę musiał podkombinować, żeby było idealnie. Dobra. Tutaj możemy spokojnie sobie wziąć teraz pędzel, zapędzlować to całe, ok. I teraz tak, tutaj jeszcze to. Ok. Voilà. Tych mamy od kiedy? Od 8000. Wow. No to kurde, na te black to raczej trzeba będzie trochę poczekać. Dobra, ja oczywiście tych mieszkańców chciałbym tutaj posłać, tylko tak, chciałbym tutaj posłać, tylko tak, to gówno mi tutaj po prostu, no nie leży mi to. Więc słuchajcie, żeby tego gówna się pozbyć, bo mamy na razie wiochę, żeby tego gówna się pozbyć, posłuję sobie coś zainwestować, włączę sobie na razie pauzę, posłuję tutaj zainwestować w jakieś, nie wiem, gówno oczyszczalnie ścieków. Taką, wiecie, w miarę czystą. I tak sobie myślę, czy może by nie zainwestować w to coś. Advanced Water and Treatment. Treatment to może będą ścieki, nie? Hałas tylko 10, 2,5 tysiaka. Mamy tutaj spoko wydajność. Perlan. Te są fajne, dobre pure filtery, ale one w sumie trochę kosztują.
640 800 Nie powiedzcie, jak tutaj się pozbyć gówna w cywilizowanych czasach. Dobra, nic, postawimy to, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Tutaj najpierw zrobimy taką faktycznie strefę przemysłową. Dobra. To mamy. Ale to na chwilę sobie oczywiście wyłączymy. I zobaczymy, co się będzie działo, jeżeli ja tutaj oczywiście podłączę to. Bo tak widzę, że wysypisko nie miało wody. Dobra. Zobaczmy, co się będzie działo. Czy ścieki będą dalej dotkąd prądu? Aha, my tutaj prądu. A nie, prąd dostaną, nie? Dostaną, dobra. Zobaczmy, czy to tylko pompuje wodę, czy tylko, czy też radzi sobie z oczyszczeniem. Chyba sobie jednak radzi z oczyszczeniem. A jakbyśmy, słuchajcie, zrobili taki mały test. Wyłączymy to na chwilę. Ok, widać, że gówno spadło, ok. Czyli problem z gównem będzie. To teraz ja włączę to. To jednocześnie to też pompuje wodę, nie? Dobra, już gówno będzie znikać. No, takie sobie małe coś, zbiornik taki z wodą. Czasami może coś takiego zobaczyć. Dobra, niech sobie to będzie tutaj. Także to gówno tam sobie będzie pływać. W takim razie to możemy wyrzucić. To też. No i to w sumie też możemy usunąć. Dobra, okej, fajno. Pięknie, ładnie wszystko. Powiedziałem sobie, że tutaj zrobię kolejną strefę mieszkalną. Tylko chciałem właśnie autostradą sobie pocisnąć tutaj. Żeby, kurczę, później, wiecie, jakoś sensownie... Sensownie się tutaj rozkamarzyć z tym wszystkim. Dobra, okej. Jakbyśmy tu puścili autostradę, to byśmy puścili ten. Ha. Jakby to zrobić, żeby to było dobrze, ludzie, no? Naprawdę tego potrzebuję. No mogę ewentualnie wybudować na razie drogę, a później ją po prostu zupgrade'ować, nie? Mogę? No teoretycznie mogę. Więc w sumie nawet jedną pasmówkę? Nie no, dwupasmówkę by tutaj pasowało. To co znowu, skąd tu wziąć? Chyba, że stąd się podepniemy. I polecimy sobie tutaj na razie, to jest, byśmy zbudowali to, a później byśmy tam podłączyli autostradę. O! Sobie możemy stąd bardziej, bo tutaj nas będzie bardziej ta aleja będzie rajcować. Dobra, niech będzie, niech tak będzie. Tylko nie wiem, czy od razu aleja, może od razu może pierw byśmy tą sobie zbudowali, później byśmy ją rozbudowali. Co wy na to? Może tak zrobimy, bo w sumie sobie na razie hajsu nie wiadomo jak nie tracić. Rzecz jasna, pójdziemy tędy tutaj. To będziemy się chcieli się tam tu wbić w tą autostradę. Dobra. No w każdym razie sobie tak może być. Dobrze. Ok, stąd już możemy sobie na razie polecieć taką... Właśnie nie wiem, czy wziąć to zrobić też w ten sposób. Poczekaj, nie no, najpewniej by mi tu pasowała autostrada, ale nie mam pieniądze, czy nie mam blokowanej tej autostrady i to jest kurde tutaj... pies pogrzebany. Bo chciałbym pewno w sumie tak, jednak wrócimy do tego. Bo tak naprawdę nie wiem, jak będzie z tą autostradą, nie? W sumie ten kawałek tutaj możemy sobie ulepszyć do tej alei. Okej. Przynajmniej
dotąd. Bo tutaj później to mówię, że nie wiem co tu będzie, jak to pójdzie wszystko. Na pewno pójdzie. Może nawet tutaj nie będzie tego podłączenia tutaj, tylko bezpośrednio jakoś tam stąd gdzieś tu. Więc tak bym to widział. Dobra, w każdym razie ok. Dobra. Mamy sobie ten kawałeczek. Tu się rozbudowują. Powolusiu, powolusiu. Tak sobie myślę, że tak. To szkołę przesuniemy tutaj. I tak sobie myślę jeszcze, że skoro byśmy na przykład tutaj zrobili skrzyżowanie. Nie. To dobrze by było zainwestować jednak w skrzyżowanie z przejściem podziemnym. A ja coś takiego chyba gdzieś mam. Dokładnie. To zbyt strome zbocze. Zbyt strome zbocze. No serio? Patrzcie. Wszędzie. Zbyt strome zbocze. Weźmy sobie na test nawet. Okej. Okay. Zbyt strome zbocze. Dobra. Wszystko jasne. Zbyt strome zbocze. Uwielbiam czasami gestag mapa. No, to jest takie zbocze strome, że o kurde, normalnie wszyscy się poprzewracają. Okej, okay, tutaj mogę im na razie dać spokojnie to. Tutaj również. Okej, okay, tutaj będą szkoły. To jest tak, szkoła średnia. Mogę już jakąś szkołę średnią. Modern High School. Okej, okay, mogę. Szkoła średnia, modern. Tylko później bym pasował tutaj tak zmieścić sobie. Okej, okay, widzę, że skala tutaj jest zabójcza. Jeden budynek taki, ile to pomieści uczniów? 4500, tak? 4,5. 1200 za 16. 16. Nie wiem, to jest taka maluśka, nie? To jest taki pierdeczek. To jest fajne. Ile ona kosztuje? 24 tysiaki. Na 1500 uczniów, no kurde, niby fajna jest, ona by tutaj pasowała do tego całego kompleksu. Później w sumie tutaj mam jeszcze takie uniwersytety ładne. Uniwersytet tak czy siak od 8000, więc pewnie sobie później postawię ten uniwerek, bo on tu będzie ładnie pasował. Dobra, na razie słuchajcie, na razie bym pasował, tak, no na razie szkołę bym tutaj postawił, bo to też by pasowała. Też 24 tysiące kosztuje. Na 1000 uczniów? Mało trochę. Dobra, myślę, że należy sobie może postawimy tą. A później ją zmienimy. Dobra, tu jeszcze podłączymy sobie wodę, żeby tutaj było to. Ok. Okidoki. Na razie drogi nie zamykam, bo nie wiem jeszcze jak tutaj będzie z wszystkim. Więc zobaczymy. W każdym razie, choć razie na razie się rozwijajmy. Po prostu się rozwijajmy. A może to by zrobił teraz jeszcze strefę tą? Strefę handlową tutaj gdzieś. Handelek? Może kawałek handelku byśmy tutaj walnęli. Chcę mieć gdzie te zakupy zrobić. Dobra, niech będzie. W takim razie zróbmy tak. Tutaj niech będzie handel. Okej. Może jakiś taki mały pędzelek. Dobra.
I te tutaj jeszcze. Ok, zakładam, że będą mieli gdzie robić zakupy. Więc w razie czego do sklepu niedaleko. Dobra. I tutaj spokojnie możemy im wymalować strefę mieszkalną. Niech sobie mieszkają, co by mieć więcej mieszkańców. Dzięki temu w miarę szybko osiągniemy możliwość budowania autostrady. Okej. Pasowałbym jeszcze tutaj zadbać o tą strefę przemysłową tutaj dla nich, co by też w miarę jakoś się rozbudowali z przemysłem. Jaj. Żeby mieli gdzie pracować. Okej, tyle mogę. Przynajmniej na razie. Powolutku. O, widzę, że coś tutaj przestępcy zaczęli grasować. Może jakoś policję byśmy zainwestowali. Mamy gdzieś w ogóle policję? Chyba nie. Dobra, w takim wypadku może tutaj. Kurczę, no tak się zastanawiam, gdzie by tą policję walnąć. Może tutaj. Będzie w miarę blisko. Straż pożarna. Ojojoj, przydałaby się też. Modern Fire Station. Fire Station jest sporawe. Więc może jakąś inszą, ale widzę, że tutaj nie ma w czym. 560 za 6 wozów. Kurde, mało. Za 600 wozów to jest trochę takie naciągane. Remiza. 560 wozów. To jest standardowa, tak, taka cena jak za wszystko. To jest mniejsze. To może wstawmy na razie tą remizę tutaj. Niech będzie taka cena, jak powinna być. Policję mamy. Ogólnie jak tam zdrowie? O kurde, zdrowie. Myślę, że ten EZ będzie dobry. EZ-ka jest dobra. O, myślę, tu by ją można było walnąć w tym skrzyżowaniu. Dobra, i to już powinno nam troszeczkę pomóc, bo szkoły mamy. Straż pożarną mamy, co prawda taką japońską, ale jest. Co odblokowaliśmy? Nowe szkoły. Parki, o. Okej, fajno. Park. Okej. No trochę tych parków tutaj mamy. Powiem wam. W zasadzie nie wiem, na który się zdecydować. Znaczy mam takie przejście dla pieszych. Czekam, jakie to jest w ogóle zasadzie. Aha. Na tej zasadzie. No dobra, okej, fajno. Fajno, że ktoś o czymś takim pomyślał. Z tego co wiem, to są też takie parki, gdzie są przejścia. Dobra, ale to nic. Szukajmy jakiegoś fajnego parku, gdzie byśmy mogli go wstawić. Może gdzieś nawet tutaj, gdzieś koło szkoły czy coś, bo by się coś przydało. Tysięcy. Corner Park z przejściem. Co to jest w ogóle? Gas Station.
Parking podziemny, to by było fajne. Ile to kosztuje? 100. Dobra, niech będzie tutaj. Zrobimy im ten parking podziemny, ale on powiedział, że raczej nic mi tutaj nie da. Ogród japoński wiem, że dosyć sporo daje. Pizzeria La Boheme. Może pizzerię tutaj otworzymy gdzieś, co? Co wy na to? Może kurde, jakieś mieszkańców byśmy... No nie, mieszkańców bym tutaj nie wywalał, bo... A może tutaj pizzerię, co? Dobra, pizzeria. Jak tam? Podoba wam się pizzeria? No, trochę miłośników pizzy jest. Dobra, no i oczywiście na sam koniec walnąłbym im oczywiście ten. Tutaj wody nie mają. Dobra, ten domek jeden poświęcę. Już on tutaj ciągnę wodę. Dobra. Dobra, już wodę mają. Jest cacy. Wow, jaka pizzeria, no nie pogada. Ale to będzie do przeniesienia stąd. Parking podziemny. Fajnie, fajne, wjeżdżasz tutaj i zjeżdżasz w dół. Spoko opcja. A ta pizzeria się świeci. Kurde, ja bym ją gdzieś tutaj dał. Dobra. Mam nadzieję, że mnie nie zabijecie. Tu wam nawet dołożę jeszcze tyle, co mogę na razie, to wam dokładam. 1800 mieszkańców. Mhm. Czego potrzebują? Większą liczbę mieszkańców do szkół. No to na razie się edukują, kurczę. Szkoła średnia, tak? Tak. 500 osób uprawnionych, no to oni się uczą. Jak tam szkoła podstawowa? Połówka. Na razie też się edukują, więc wszystko fajnie, powoli. Chorych 21. Zagrożenie pożarowe, no. O. Ta straż pożarna trochę nie wydala, że tak powiem. To może faktycznie sobie postawimy jeszcze tą. Może tu. Znacznie lepiej. Przynajmniej na razie obniżymy to ryzyko. O, ryzyko do zero obniżone. Nas mało co kosztuje, więc niech będą dwie. Oj, widzę, zaczyna się kłopot z prądem. Moja elektrownia węglowa nie wyrabia. Trzeba sobie pomyśleć jeszcze o czymś innym. Beacon. 2 MW to jest mało. Wiadomo, później zaopatrzymy się w Tesla, więc Tesla będzie dawać tutaj radę. Elektrownia słoneczna to jest taka, wiecie, no kurde, 16 centów, nie? Za stówkę to energii 80 tysięcy MW. To jest takie, na wiecie, na czarną godzinę w razie czego, nie? 1 MW. Nie mam tu za bardzo co postawić, tylko ten beacon się najbardziej opłaca. Ewentualnie ta. No to Tesla. To Tesla jest całkiem fajna, tylko. Co kosztuje i utrzymanie też widzę, jakie kosztuje. Ewentualnie drugą tą. No to jest średnio opłacalne. Beacon. Spectra Beacon. Dobra, damy tutaj Spectre Beacon. Jedną. Żeby się poratować troszeczkę. Dobra. Jak ta Spectre Beacon wygląda? Nie wiem na czym. To jest chyba jakaś też taka solarna czy coś. Pobiera energię ze słońca, transformuje ją w coś i bikonuje, że tak powiem, i działa po prostu.
Niech będzie. Ja sobie tak to wytłumaczę. Co tutaj jest? Brak wystarczającej liczby wykształconych pracowników. No sorry, ale dopiero się uczą, edukują się. No też wykształciuchy. No spokojnie, no szkoły robią co mogą, no. No halo. Tu mamy prawie 570 uczniów, no. Tutaj też. Sporawo. Dobra, to ja wam jeszcze, słuchajcie, ludzie, tutaj zrobię w takim wypadku ścieżki rowerowe, żebyście, kurde, mieli gdzie i jak dojechać, ale... Pomyślałem sobie, że może tą wam odsunę troszeczkę tutaj. Tak, w ten sposób. Szkołę na... Nie, co to jest? To jest klinika. Dobra, tutaj. A tutaj na rogu widziałem wcześniej taki park. Narożny, dokładnie ten. Ja bym sobie chciał go tutaj położyć. A zaraz wam powiem dlaczego. Bo jest ładny to raz. A dwa, dzięki niemu. Jego gdzieś w sumie jeszcze będę musiał gdzieś tutaj sobie położyć, może. Może budowalne. Jeszcze jeden park taki. Okej, dobra. I teraz będę mógł zrobić coś takiego jak... Dokładnie, widzicie? Mamy taką ścieżkę. Oni raczej będą mogli spokojnie tą ścieżeczką sobie pokonywać. Pokonywać ten kawałek trasy. Nawet dam im też tutaj, żeby mogli spokojnie wyjeżdżać sobie. Tak mi się wydaje, że oni powinni też, niby tam rowerów nie mamy, ale wydaje mi się, że powinni móc raczej jeździć. Tak, jeżdżą, dokładnie, jest rowerek, fru. Dobra, okej, okay. Ale jak już tu jesteśmy w tej rowerowni, pasowałoby jeszcze... Nie mogę zrobić od tej strony, od której ja chcę. Dobra. Często sobie pojedziemy tędy. I tutaj, okej, okay, elegancko. Dobra, pięknie. Cóż wam się tu dzieje? Co, czemu wy chorujecie? Czemu wy chorujecie? Ja wiem, dlaczego oni chorują. To jest przy zanieczyszczonej pewnie tej. Gdzie są te cholerne zanieczyszczenia? Śmieci, nope. O, zanieczyszczenia, właśnie, ta woda jest zanieczyszczona. Holy moly. Muszę ich stąd zabrać. Tylko dokąd? No patrzcie, wszyscy chorują już. Tu. Tu by mi pasowało ich ciapnąć. Ale tak, to żeby to zrobić, muszę upgrade'ować tą drogę. Okej. Okay. Teraz pasuje mi zrobić taki meg jak... Właśnie taki meg jak... tyle im tutaj wystarczy, myślę. Okej, elegancko. A, na styk, kurde. Dobra. Zabieram to stąd. Fuck. Fucking dirt, no. O. Oh. Jestem uratowany. Tak, chciałem to zabrać stąd.
No, nie drogą, nie drogą. Po prostu zabierz. Okej. Podłączymy się tutaj w sumie. Okej. Dobra, i prądy sobie, a prądy sobie weźmiemy stąd. Dokładnie. Okej. Już zaraz będziesz tutaj prosperować normalnie. A szkoda, że coś takiego właśnie nie może być w strefie przemysłowej, bo to jednak takie, wiecie, zawsze mi się kojarzy taka uzdatnialnia, oczyszczalnia wody z oczyszczalnią ścieków, nie? Znaczy oczyszczalnia w strefie tam gdzieś przemysłowej. A dobra, ważne, że już nie chorują. Ozdrowieli cudownie. Tylko tutaj jeszcze nie wykształcenie pracownicy, ale powoli, powoli się dzieje, powiem wam szczerze, więc bardzo dobrze. Tutaj na rowerkach zapierdzielają. Tutaj chyba kogoś pierdzielnęło. Ambulans. O! Sprinter. A właśnie, bo sobie powgrywałem nowe te. Nowe modele na różne rzeczy. O, chyba zdechł. A nie, on jeszcze żywotny. Na pewno jeszcze jest żywotny. Gdzie z nim pojadą? Jadą z nim. Śledźmy tą karetkę. Gdzie oni z nim pojadą? Nawrócili tutaj. Pewnie do kliniki, no bo gdzież mogłoby z nim jechać? Na pewno do kliniki. Ha! Przywieźliśmy chorego. Tutaj, kurde, w śmieci wjechali, ale zapierdzielają te karetki. A właśnie, nie wiem czy wam pokazywałem. Dodałem sobie tego moda Traffic President, tak jak ktoś polecił. I mamy to koniec, włącznik sygnalizacji i tak dalej, to bardzo, bardzo fajnie tutaj usprawnia rzeczy. Możemy sobie pododawać znaki pierwszeństwa, czyli na przykład tutaj dajemy pierwszeństwo, tutaj dajemy ustąp pierwszeństwa. Ładnie to wszystko fajnie działa. Strzałki pasów i tak dalej. I powiem wam, że całkiem. Tutaj znowu kolejny ktoś chory, a to chyba uczeń. Zakładam, że z kartkówką coś się nie wyrobili, albo się, nie wiem, pobili we dwóch. Na pewno się pobili, bo jeszcze drudzy idą. Patrzcie, tych karetek tutaj zapieprza. Masakra, aż tak chorują? Jasny gwint. Dobra, słuchajcie, tak sobie myślę, że może by w końcu ulepszył im te drogi. Co nieco. Tylko ja od razu im zainwestuję w te drogi, w te lepsiejsze drogi. Później mi tutaj się korki jakieś nie potworzyły. Tutaj zaraz dam restrykcje, co mają dokładnie robić. Okej. Żeby oczywiście nie wariowali mi na tych skrzyżowaniach. Dobra, wszyscy pięknie, ładnie, dobrze. Teraz się zajmiemy tymi głównymi skrzyżowaniami. Ale w sumie tu mamy tak, światła. Te światła w sumie tutaj raczej sprawdzą się. Bo wiecie, co jest najlepsze, że ogólnie w tym modzie, ten mod ogólnie sam dodaje to, że ci kierowcy, te drogi troszeczkę inaczej funkcjonują. I ta sztuczna inteligencja, bo oczywiście jak sobie wejdziemy w ustawienia, nie wiem, czy będę mógł to teraz zrobić. Traffic Manager, mamy tutaj dokonuj symulacji, nie? I tak dalej, mamy jest ten poziom tej inteligencji, nie? Im wyższa, tym mniejsza wydajność gry. Ja mam więc na wysoko, więc w sumie myślę, że powinna być okej, ta przepływowość tych samochodów. I w sumie na razie jakoś specjalnie nie zauważyłem jakichś problemów. Przynajmniej na razie, nie? Bo to wiecie, no, na razie, nie? Zobaczmy ogólnie, jak jest z ruchem drogowym. No według mnie nie jest tak źle. Nawet tutaj jako wjazd do miasta, no nie jest... Nie mogę się doczepić, bo naprawdę jest w porządku. Na razie, bo małe miasteczko, bo małe, ale bywało gorzej. Zobaczymy, co się będzie ogólnie działo później. Tu pięknie się nam rozbudowują. Jednak szkoły, edukacja i edukacja. O, patrzcie, jakie tu są budyneczki modern. Ulala.
Ale to już patrzcie, jaki poziom, kurde, tutaj. Zwiększ wartość gruntu. Dobra, zobaczmy tutaj na wartość gruntu. Wow. No tu ta wartość jest całkiem spoko i dobrze się zapowiada. Dobrze rokuje tutaj, powiem wam tak. A w ogóle gdzie mamy jakieś zasoby? Tutaj mamy lasy. Ropa jest tam, ok. No dobra, ok, w porządku. Budynki specjalne wiem, że zwiększają im tutaj zasięg, ten prestiż. Prestigio, ale mi na nic sobie nie zna. McDonald's, no przecież hamburgiery muszą się robić, bo hamburgiery trzeba wpierdzielać. Husiek, ty byś tylko wpierdalał. Tak. No ale hamburgiery myślę, że to dobrze jak są przy szkołach, nie? Bo to jednak szkoła, nie szkoła, gdzieś w pobliżu szkoły może, o, może tutaj, o, idealnie. To troszeczkę pohałsują, no ale cóż, hamburgiery się same nie zrobią. Dobra, postawiłem sobie hamburgierownię. Zobaczmy, jak ten McDonald's wygląda. No patrzcie, jaki on jest ładny. No kurde. Aż sobie zrobię tutaj zdjęcie do tego, do miniatury. Zrobiłem. I nazwę odcinek hamburgiery. Hamburgiery. Ja bym sobie teraz w sumie wcisnął tego. McChickena z frytkami. Dużymi frytkami, do tego dużą kolę, sos, nie, sos, nie, w sumie sos do frytek barbecue, poproszę. I w sumie tyle. Ale karetki normalnie napierdzielają równo. Tu mnie jeszcze jakiś park gdzieś wstawił. Serio, autentico. Wow. Ale ja mam tutaj palem. Coś bym tutaj postawił takiego, żeby... Ten ogród, kurde, japoński. Wiem, że on dużo daje. Jeszcze trzeba go tutaj nie wstawić gdzieś. Gdzieś tu na róg. Dobra, mam nadzieję, że się nie obrażą. A zacznie to w miarę fajnie funkcjonować. No bo ogólnie ogród japoński daje sporo. Dobra, i wiem, że na pewno tym się spodoba. Dobre usługi zwiększają wartość gruntu. No to położyłem im bardzo dobrą usługę. Taką jak McDonald's, hamburgery. Dzień dobry. No i to ten też fajny. Jest ten sam, tylko że odwrócony? A. No tak, ten sam. Ale ładnie. Ten za niedługo będzie ewoluował. Ciekawe, co tu się wybuduje. Muszę sobie przyspieszyć nawet trochę czas. No, ewoluuj. O, tam, patrz. O, poszedł. Rozbudowa, dobra, patrzcie, jaki dom. Patrzcie, jaki tutaj dom stanie pewnie. Tak, i normalnie willa jak... No, całkiem niezłe. Całkiem niezłe. Brak informacji o zwiększeniu poziomu. O, coś się tutaj cofnęło. Dobra, zobaczmy tak, prądy dają radę, woda daje radę, śmieci dają radę, opieka zdrowotna jak naj... Chorzy? 396 chorych? A skąd my mamy aż tyle takich chorych? Coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Przecież tam na pewno już zanieczyszczenia nie ma. No nie stać mi na razie na szpital, a i tym bardziej na jego utrzymanie. Cmentarz? Po co by dochorować? Kurde, ale nie spodziewałem się, że takie... Że tu jakieś takie choróbsko męczy, no.
No jest trochę widać tych chorych, patrzcie. Chorzy 389? Ale to przez tą wodę chyba wtedy, kurka wodna. No to już nie ma prawa nic, żeby szła woda brudna. Kurde no, co tutaj piszą? Dziwne mutacje wykryto u 10% populacji. Opinia publiczna wciąż nie wie, o co myślą o niewidzialnych... niewidzialnych ludziach i laserowym wzroku. O kurwa. Dziękuję za wspaniałe wakacje. Do zobaczenia za rok. Do zobaczenia. Znaczy podejrzewam, że ta klinika jest po prostu... Czyżby ona była full full? Nie, pacjentów mamy 105 na 125. No może kurde wyleczą, nie? Pasowałoby tu coś zainwestować. Ta klinika mało daje, mam 50 miejsc. Co to jest 50 miejsc? Mam 125, 100, 50. No szpital jedynie by się opłacał, mamy za 32 tysiące, kurde. Dobra, zakładam, że nie pomierają. Może... może dadzą sobie jakąś radę. Przynajmniej na razie. Przez jakiś czas. Przez jakiś okres. Dobra. Może tą cienką drogę. Dobra, w ten sposób. Tutaj bym ulepszył ten kawałeczek. Cyk, 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 cyk. Dobra. Teraz też tutaj cyknę tak, w ten sposób. Ok, macie wodę. Ale kurde, no normalnie epidemia czegoś. Właśnie, jakby nazwać to miasto? Słuchajcie, piszcie w komentarzu, jak nazywamy to miasto. Tylko nie Czarnobyl, bo chorują, cholera jasna. Ale patrzcie, jak tutaj się normalnie rozbudowują. Czekajcie, może to im też zwiększy tą drogę. Uła, 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 uła. Tego się właśnie obawiałem. Że ta straż pożarna tutaj będzie nieźle przeszkadzać, ale spróbuję ją tak troszeczkę kawałeczek przesunąć. Mam nadzieję, że teraz będę mógł to zrobić, tak? Dokładnie mogę. Ja wiem, wiem, że niektórzy muszą się pogodzić z tym, że będą mieć wylot. Ale cóż, macie tutaj nawet lepszą drogę, słuchajcie. Tutaj na wjazd też macie, na razie wam tyle. Tyle burmistrz przeznaczył pieniądzów. Ach, kurde no. Zastanawiam się, co z tymi chorującymi zrobić, ale w sumie niby ich choruje, ale żadnej tutaj informacji nie ma. Czekajcie, mamy już chyba... oj, tam gdzieś mi odpadło trochę mieszkańców. Dobra. 2800 mieszkańców. W sumie tutaj mógłbym jeszcze im podciągnąć kawałek alei i zrobić jeszcze tutaj kawałeczek strefy mieszkalnej, rzecz jasna. Od razu im zrobię w tym. To sobie możemy pocisnąć, tak? Tak. No to jest taka boczna uliczka, więc boczną uliczkę, że często możemy sobie troszeczkę oszczędzić. Okej. O.
sumie może być, nie? Dobra, doprowadźmy wodę. Dobra. I teraz mieszkańców możemy tutaj jak najbardziej zaprosić do mieszkania. Dobra, mieszkajcie i rozmnażajcie się. Tu chcę jeszcze, kurczę, tą strefę handlową. W sumie strefę handlową mogę im nawet tutaj jeszcze ciapnąć troszeczkę. Na uniwersytety tak czy siak trzeba będzie poczekać jeszcze. O, trochę zajdzie. Myślę, że polecimy sobie w ten sposób tutaj. Sorry, że ten budynek wyleci, ale cóż, musiał. Dobra, tu jest to skrzyżowanie bardzo blisko tego i to mi też troszeczkę wadzi tutaj. Nie podoba mi się to za bardzo. Więc skasujemy. Ale w sumie dobrze by było tutaj wprowadzić jakąś drogę. Ale możemy tutaj spokojnie wprowadzić właśnie sobie tą drogę cieniutką, że tak powiem. O, perfekto. Jak to mówi Keralis, perfecto mundo. Okej. W sumie tu też po drugiej stronie będziemy mogli zainwestować w handlową strefę. Przejdę dotąd. Tutaj będzie jakiś mały parczek czy coś. W takim wypadku tak, tego bym się chciał pozbyć. Rozwojowe miasteczko, co nam dało? Budynek unikatowy, autobus, taksi, transport, recykling, używki, autostrady, są rozjazdy, elegancko. Aha, cmentarz. Dobra, bardzo mnie to cieszy. Więc tak, sorry, ale was się muszę z tym pozbyć. Ponieważ was tutaj ma nie być. Dobra, ta będzie strefa ogólnie dla... No, dla w sumie uczących się, o. Dobra, no to jak już tak umierający są, czyli niektórzy ludzie, to pasuje ich gdzieś tam walnąć, nie? Mamy 8000 miejsc. Czy tysiące miejsc? 120 V krematorium. Myślę, że standardowy cmentarz będzie robił robotę. Sorry, że koło kliniki. Dobra, tu coś możemy postawić. Co tu w ogóle jest? Tu chyba żadnej strefki nie ma. A możemy tutaj walnąć handlowkę. Wyjdź z tego. Dobra. O i patrzcie, trzeci budynek się... Wow, ten też poszedł trochę wyżej. Bardzo mnie to cieszy. Robi się. Tu się coś normalnie robi. Okej. I teraz tak, jak mamy już ten... To całą autostradę. Tak się, słuchajcie, zastanawiam, jak ją tutaj rozwiązać, czy to było dobrze. Myślałem, żeby ogólnie tutaj może zrobić w górze tą autostradę. Zabijcie mnie. Ale nie wiem. Żebyśmy sobie zrobili ją w górze, ale czekajcie, jakbyśmy ją... Czekajcie, zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj możliwości rozjazdów. To zapewne nie jest za duże. To pada, to jest zablokowane jeszcze, to na to nas nie stać.
pasowałoby nam coś takiego. To na pewno nie, bo my tą autostradą będziemy chcieli iść dalej. Ale coś takiego na przykład, nie? Maluśkie takie. Ja w sumie pobrałem sobie taki rozjazd, jak kiedyś miałem. Ale nie wiem, czy on się gdzieś tu znajduje. Czy na pewno się gdzieś znajduje, ale nie wiem gdzie. Więc spróbujmy go poszukać teraz. On nie uczy. Jest nierealne, żeby tyle było, tylko tyle. To teraz mnie zabijcie, bo... Chyba, że coś takiego, ale to patrzcie, jak to jest duże, kurde, wodno. Nie, to jest za duże. Też nie. Mopę. Aha, widzę, że nawet nie mogę sobie dać podglądu tego, kurde, fucken. My słuchajcie, mamy niemały problem. Kurczę, no. To co to jest? Nie, to też odpada. O właśnie, to chciałem, no. 5500. Fuck. To było całkiem spoko. Więc zróbmy tak. Zróbmy sobie w takim razie to sami ręcznie, słuchajcie. Na tyle, ile mi to wyjdzie. Dobra, pasowałoby mi tak teraz. Tą całkowicie, przynajmniej na razie. Ach, tak. Tu jest przecież ta remiza strażacka, którą przeniesiemy w zasadzie tutaj. Wy to nie wiem co jesteście, drogeria, no sorry drogeria, ale będzie tutaj droga. Dobra. Okej. Okidoki. Teraz tak, na pewno musimy dać tą w górę. W sumie to ja mogłem spokojnie mogłem dotknąć jeszcze. To jest tak w miarę, żeby to było równo. Tutaj polecimy tak, dopiero tam będziemy odbijać. Dobra, i teraz tak. Dobra. Teraz tak, tutaj się możemy podłączyć gdzieś. Okej. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery kratki. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tutaj byśmy mogli ją spokojnie puścić. Dobra, ja sobie na chwilkę tylko zaznaczę. I w sumie, słuchajcie, przecież tu miałem coś takiego. Jak takie gotowce, pamiętacie? Takie wypustki, nie? Dokładnie takie. Słuchajcie, ile to kosztuje? 3100. Jak ja mam coś takiego sobie tu walną. No to może by mi troszeczkę pomogło, wiecie?
To ja sobie to bym chciał, żeby to w miarę sensownie, w miarę prosto było. Będzie? Dobra, spróbujmy, słuchajcie, spróbujmy. Nie zaszkodzi spróbować, nie? Dobra, tam, że troszeczkę jest krzywo, to tam najmniejszy pikuł w świecie. Dobra, tak, to w sumie tego możemy się należy pozbyć. I teraz tak, to byśmy odwracali w tą stronę, tak. Nie? Ile tu mamy kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem do tego, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli o jedną jeszcze wyżej. Siedem, tutaj. Tak by nam to szło. Kurde, no nie wiem, no dobra. Raz się żyje, bum. Dobra, i teraz podłączmy sobie te autostrady tutaj. Okej. Dobra, no i mamy to, co chciałem, żebyśmy tak sobie to zrobili, nie? No i teraz sobie tymi dziadami podłączymy się tu. O, właśnie tak. O, właśnie, perfekto! Yeah! Oh, yeah! Oh, yeah, delicious, holy crap, uwa, czujecie to? Bo ja czuję. Dobra, teraz tak, musimy tutaj, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh holy crap. Dobra, teraz tak, tutaj weźmiemy sobie aleję. Tak sobie myślę, może byśmy ją tutaj... Nie? Może? Nie będzie tutaj wit, bo tutaj zaraz zrobimy takie małe wit. Okej. Mamy wit. I tutaj ile, słuchajcie, ile ma tutaj kratek wolnych? Dwie. I tutaj podejrzewam, że jak walniemy tą... Też będą... Aha, też zostało dwie, ale kurde, ja to wszystko odliczyłem, nie? Parte to czasami jest. Dobra. Teraz tak, ten kawałek byśmy wyrąbali. Zostaje tutaj jedno skrzyżowanie. No i chyba byłoby z miarę, w miarę całkiem znośnie, nie? No i na razie można by to było w ten sposób zostawić. Teoretycznie. Praktycznie. Was usuniemy stąd. Tego beacona pasuje przenieść. Można tutaj. I trzeba by się zastanowić nad tą drogą. Nad tą drogą też bym ją upgrade'ował do poziomu alei. Okej. I podłączyłbym ją razem. Tu. To jest pytanko, czy jest sens... Nawet nie mogę tak tego zrobić, ale mogę zrobić to tak. Ale czy jest sens? O, to jest pytanie. Bo w zasadzie tutaj możemy się też podłączyć. Słuchajcie, tylko możemy wziąć sobie, zrobić tą drogę. Okej. Kawałek ją nadkasować. Pojechać tyle. Nie będzie tak, jak chcę. Musimy ją tędy tutaj, nie? No tutaj też nie wyjdziemy. Aja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 j
ani tak to mi nie, nie robi mi to po prostu teraz. To nic z tego nie będzie tutaj, tak?
Okej. Pasowałoby to jakoś... Mam pomysł, mam pomysł, mam zajebisty pomysł. Zamiast tego tutaj... Tego tutaj... Po prostu tu połączymy tą aleją podziemnym tunelem. Tak, jeżeli my tutaj zrobimy podziemny tunel... Kurka wodna. Też nas to nie ratuje. Kompletnie nas to nie rajcuje tutaj, bo... Podłączymy się tutaj tak. Cholera, 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 cholera. Teoretycznie możemy się jej podłączyć. Ja nie dam rady. No to muszę dać tutaj radę. Jak to brak funduszy? Musiałem sobie wziąć pożyczkę, żeby to... O, widzisz. Okej. No i dobra, no i mamy to, co chciałem. I teraz spokojnie tutaj. Tak mogę zrobić. Jeszcze sobie zobaczmy, czy filary nam się robią dokładnie w tym samym miejscu. W miarę to sensownie było. W miarę sensownie. Dobra, i tylko tutaj musimy zaznaczyć, żeby nam... Okej. Perfekto. No, powiedzmy, że perfekto. To nie jest perfekto, ale na to jest wyjście jedno. Możemy zrobić w ten sposób. Ale kurwa, krzywa droga. Może inaczej. Teoretycznie by to było, ale praktycznie mi się to nie podoba. Ale to, słuchajcie, zajmiemy się tym w przyszłym odcinku, bo tutaj nas troszeczkę już czas, no, jakby nie patrzeć, goni. Także cóż, dzięki wam dzisiaj za uwagę. Oczywiście, jak wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę. Komentarz dole, subnijcie oczywiście kanał, co będzie na bieżąco z kolejnymi odcinkami City Skylines. I do zobaczenia następnym razem w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się, no i pa pa.